pojawi się informacja, jak należy trzymać sondę. Możemy to zrobić lewą bądź prawą ręką. Warto przy tym przypomnieć, żeby osoba, która będzie miała robione badanie, była na czczo, minimum 3 godziny od ostatniego posiłku, jak również, żeby w tym czasie nie piła kawy, herbaty bądź napojów energetycznych. Przeciwwskazaniem są również osoby posiadające rozrusznik serca, jak również kobiety w ciąży. Badanie trwa około 60 sekund. W momencie, gdybyśmy sondę wyjęli z rąk, puścili, pomiar zostałby przerwany. Po zakończeniu wyskoczy komunikat, że badanie jest zrobione. Następnie musimy zapisać raport. OK. Zapisz. Chwilkę to potrwa. Po zapisaniu wciskamy raport. Gdy będziemy robić kolejne badania tej osobie, będziemy mieli tu kilka raportów do wyboru. Oprócz tego będziemy mogli je porównać z biegiem czasu ze sobą. I mamy już wyniki. Po lewej stronie widzimy testowany rekord. Mamy tu sporo różnych pomiarów. Możemy wybrać interesujący nas, bądź po kolei przejrzeć wszystkie. Jest ich ponad 30. Po prawej stronie widzimy dokładny raport, również z normami, jak i z naszym wynikiem. Pod spodem, gdy zjedziemy suwakiem, widzimy dokładny opis poszczególnych wyników, bądź tego, co możemy poprawić, bądź zrobić z tym wynikiem. Tu akurat pokazany jest cukier we krwi. Jak widzimy, w 60 sekund możemy naprawdę bardzo dużo wyników mieć gotowych do analizy. Po lewej stronie w testowanych rekordach mamy również ocenę kompleksową. W ocenie kompleksowej możemy również zobaczyć nasze wyniki, jak również zalecenia w celu poprawy